Szanowni Państwo, postać Czesława Wycecha jest doskonale znana i także budząca skrajne oceny. No z tym, że te skrajne oceny dotyczą przede wszystkim jego działalności politycznej, zwłaszcza po II wojnie światowej, dotyczą oceny jego działań w roku 1947, czy później jego działalności jako marszałka Sejmu PRL. Z całą pewnością Czesław Wycech nie da się jednoznacznie ocenić pozytywnie bądź negatywnie. No, najgorsze te oceny właśnie przypadają na tę działalność polityczną, na jak to określają niektórzy, zdradę Mikołajczyka w 1947 roku, czy później w Sejmie jako działacza takiego uległego, pozbawionego ambicji, wykonującego polecenia kierownictwa PZPR, obawiającego się narazić aparatowi partyjnemu, no, który pamiętał jego przeszłość PSL-owską, pamiętał w okresie wojny zaangażowanie w struktury delegatury rządu na kraj, kierowanie Departamentem Oświaty i Kultury. Także pamiętano mu to, że Antyk, ten Społeczny Komitet Antykomunistyczny, nie zaliczył go do grona działaczy komunistycznych, czy nawet komunizujących. Z drugiej strony dostrzega się także Wycecha jako człowieka, no, który poświęcał swoje ambicje, czy nawet może odrzucał, odsuwał swoją chwalebną przeszłość wojenną po to, aby umacniać od wewnątrz świadomość i tożsamość zepchniętej na margines polityczny partii, ugrupowania, jakim było Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Właśnie w umocnieniu świadomości, budowie tożsamości, wzbudzaniu pewnej dumy związanej z przynależnością do ruchu ludowego służyć miały podejmowane albo inspirowane przez Czesława Wycecha inicjatywy na polu badań historycznych. Było to ważne, bowiem aż do drugiej połowy XX wieku praktycznie rzecz biorąc ruch ludowy był marginalizowany w opracowaniach historycznych. Traktowany był po macoszemu i to zarówno w okresie międzywojennym, jak i w pierwszych latach po II wojnie światowej. Jedyne takie krótkie okresy, kiedy poważniejsze jakieś badania podejmowano, to chociażby inicjatywa powołania Wydziału Historycznego w NKWPSL, czy później w ZSL, ale ta inicjatywa ograniczała się jedynie do kilku lat i praktycznie w 1950 roku ta działalność Komisji Historycznej została zaniedbana. Dopiero po 1956 roku, po przełomie październikowym, po zmianie w kierownictwie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, powrócono do dawnych zamierzeń, rozszerzono także cel badań historycznych. Bardzo poważną rolę odegrał w tym także Czesław Wycech. Czesław Wycech przecież doceniał wagę badań historycznych i to widać także w tej jego działalności w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, kiedy jako minister oświaty zainicjował powstanie referatu historycznego w ministerstwie i zaczął wydawać, czy zainicjował wydawanie przeglądu historyczno-oświatowego. Podobnie później, kiedy już znalazł się w kierownictwie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, także przyczynił się bardzo mocno do rozpoczęcia badań historycznych, chociażby z takich znaczących etapów to 59 rok, kiedy ukazał się pierwszy numer rocznika dziejów ruchu ludowego, którego zresztą redaktorem naczelnym był Czesław Wycech, czy rok później, kiedy zorganizowany został Zakład Historii Ruchu Ludowego. W tym także niemały był udział Wycecha, a sam Wycech wielokrotnie uczestniczył w opracowywaniu planów badawczych, inspirował wiele z tych planów badawczych. Zakład Historii Ruchu Ludowego odegrał
wówczas niezwykle ważną rolę w dziele podtrzymywania ciągłości historycznej i utrwalania tradycyjnych wartości ruchu ludowego. Ale nie tylko poczynania organizacyjne, także własna twórczość Wycecha stanowi znaczący wkład do historiografii. No może jego prace nie odznaczają się jakimiś szczególnymi walorami, starał się jednak je tworzyć zgodnie z warsztatem naukowym w oparciu o w miarę możliwości jak najszerszą bazę źródłową. Wartość tych prac dostrzec można z perspektywy czasu i biorąc przede wszystkim pod uwagę warunki, czas, w których te prace były publikowane. To tutaj może posłużę się pewnym cytatem z noty od redakcji do pierwszego numeru roczniku Dzieju Ruchu Ludowego. Uważamy, że tylko gruntowne, wszechstronne zbadanie przeszłości oraz jej ukazanie zgodnie z prawdą historyczną może przynieść pożytek zarówno nauce historii, jak i praktycznej działalności we współczesnym życiu Polski. Zaczęto zwracać uwagę w badaniach nie tylko na te problemy, które były, powiem w cudzysłowie, wygodne, a więc dotyczące walki klasowej czy udziału chłopów w tej walce klasowej, ale także zaczęto zwracać uwagę także i na te ugrupowania chłopskie, które trudno było czasami do takiej typowej rewolucyjnej walki klasowej zaliczyć. Na przykład dostrzegano wkład chłopów i ruchu ludowego w czyn niepodległościowy. Także w innym świetle zaczęto chociażby przedstawiać postać Wincentego Witosa. Sam Wycech był jednym z pierwszych, który powrócił czy przywrócił postać Wincentego Witosa jako tej sztandarowej postaci ruchu ludowego. Chociażby tutaj wymienię Wycecha pracę Wincenty Witos w świetle własnej twórczości literackiej, wydane w 1966 roku. Wśród prac autorstwa Czesława Wycecha dotyczących historii wyróżnić można kilka obszarów, z tych, które ukazały się drukiem. To przede wszystkim można wyróżnić publikacje materiałów źródłowych i dokumentów, które były opracowywane przez Czesława Wycecha, poprzedzane wstępem. Na przykład to mogą być materiały do dziejów ruchu ludowego, Lud Polski, deklaracji i odezwy, Ludowy spisek księdza Piotra Ściegiennego w 1949 roku wydane, czy Brzezińskiego Stefana, Polski Związek Ludowy, materiały i dokumenty, wybór i wstęp Czesława Wycecha w 1957 roku wydane, albo materiały źródłowe dotyczące wydarzeń roku 1846 w Galicji. Prócz takich publikacji źródłowych, Czesław Wycech był autorem wielu opracowań o charakterze monograficznym, które dotyczyły przede wszystkim walki chłopów o wyzwolenie społeczne, ale nie tylko. Także i dotyczyły tej walki niepodległościowej. Wiele prac poświęcił Wycech dorobkowi programowemu ruchu ludowego, na przykład podstawowe zagadnienia społeczno-polityczne ruchu ludowego, polityczna myśl ludowa w świetle programów stronnictw chłopskich, czy hasło w Encyklopedii Ekonomiczno-Rolniczej Historia politycznej myśli chłopskiej. Wycech opublikował także prace o charakterze wspomnieniowym. To będą i jego wspomnienia z lat 1905-1939, czy wspomnienia dotyczące pracy w tajnej oświacie z tego okresu kierowania Departamentem Oświaty i Kultury, czyli z dziejów tajnej oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej. Także też o takim charakterze regionalnym Sadownej okolicy w moich wspomnieniach. Właśnie regionalistyka także zajmuje w twórczości Wycecha pewne miejsce, bo jedną z pierwszych prac przez niego napisanych, wydrukowanych, było opracowanie wydane w okresie międzywojennym dotyczące powiatu chojnickiego. Powiat chojnicki, ziemia, ludzie, przeszłość,
życie gospodarcze i społeczne. Także no, z takich regionalnych wymienić można chociażby Podlasie w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie Polski. Czesław Wycek doceniał te badania regionalne. No, sam poświęcał się im już od wczesnej młodości, no, zainspirowany przede wszystkim w czasie nauki w seminarium nauczycielskim w Ursynowie. Przez jednego z nauczycieli tam wówczas opracował taką pracę uczniowską poświęconą osadzie Brok. W późniejszych latach, czy w okresie międzywojennym, czy w okresie powojennym, angażował się w różne projekty takie o znaczeniu lokalnym, jak chociażby organizowanie muzeum w Węgrowie, czy wspomniane już opracowanie pracy o powiecie chojnickim. Także jako marszałek Sejmu zdarzało mu się, że popierał liczne inicjatywy lokalnych działaczy, lokalnych społeczności. Takie działania wspierały aktywność działaczy ludowych w społecznościach lokalnych. Zainteresowanie Czesława Wycecha historią nie było dziełem przypadku. Doskonale rozumiał znaczenie wspólnej przeszłości jako czynnika spajającego, kształtującego tożsamość, no i wiążącego ze środowiskiem lokalnym, wiążącego z pewnym środowiskiem ideowym, politycznym. Ruch ludowy posiadał przecież w Polsce znacznie ciekawszą i bogatszą przeszłość niż ruch komunistyczny. Stąd też pokazywanie i popularyzacja przeszłości ruchu ludowego w szeregach stronnictwa niewątpliwie przyczyniało się do zwiększenia poczucia własnej wartości, no, wobec sprawujących ówcześnie władzę w państwie. Tym samym także wpływało to na konsolidację i wzmocnienie ideowe działaczy ruchu ludowego. Dziękuję bardzo.